To już tradycja. 1 listopada na cieszyńskim cmentarzu komunalnym zbierane są datki potrzebne do ratowania zabytkowych nagrobków. Kwestę od lat organizuje Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Cieszyńskich. Co roku do puszek trafia około 9 tysięcy złotych. A potrzeb jest sporo, przyznaje dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego Irena French. 1 listopada tej kwesty tutaj na cmentarzu komunalnym w Cieszynie nie mogłoby zabraknąć. Absolutnie nie, tym bardziej, że potrzeby są nadal jeszcze na tym cmentarzu. Także mamy wierne, mniej lub bardziej wierne grono wolontariuszy, którzy kwestują. Przyznać muszę, że Rada Miejska w tym roku bardzo się postarała i naprawdę prawie wszyscy tutaj byli, ale są też wolontariusze, czyli harcerze. Jest oczywiście 4. Pułk Strzelców Podhalańskich. Z Krzysiem Neściorem zawsze są, ale są też takie osoby indywidualne, także możemy na nich liczyć i przez to cieszymy się bardzo, że będziemy mogli znowu coś na cmentarzu zrobić. Mamy taką potrzebę teraz dosyć wysoką, ale dyskutujemy nad jej celowością, ponieważ jest taki nagrobek, piaskowcowy nagrobek jedynego polskiego notariusza z czasów austriackich, z końca czasów austriackich, Antoniego Kacprzaka. On zmarł w 1921 roku. Ten nagrobek się rozwarstwia i uratowanie go będzie bardzo kosztowne. I teraz właśnie dyskutujemy, czy to ma sens, czy nie. I ja się będę upierała, że ja bym bardzo chciała, żeby ta substancja została, tak? Ale jest to bardzo kosztowne. A notabene te wszystkie efekty tych zbiórek można zobaczyć na naszej stronie. Założyliśmy stronę internetową i ona nazywa się cmentarze.cieszyn.pl. Myśmy w zeszłym roku również zrobili coś, czegośmy wcześniej nie robili. Może nie robiliśmy w takiej dużej skali, mianowicie po prostu opłaciliśmy 4 nagrobki, groby. 4 groby opłaciliśmy na kolejne 10 lat, prawda, żeby nie zostały sprzedane, bo to są takie łakome kąski, prawda, że już te miejsca mogą zostać odsprzedane nowym właścicielom, więc żeby je zachować, to je opłacamy na przykład też z tych pieniędzy i tam też to zaznaczyliśmy. Jest żona dyrektora na przykład hotelu pod Jeleniem, która zmarła w 16 roku, czyli w czasie pierwszej wojny, mój Boże, Wiedenka, nie? Ja tak myślę jeszcze o tym księdzu Wrzecionko na przykład, to jest coś, co mi się marzy. Ksiądz Wrzecionko to był ksiądz, który akurat się niemiecką społecznością ewangelicką w czasie międzywojnia zajmował, ale on tutaj leży, nie leży na cmentarzu ewangelickim, gdzie powinien. Bo całe międzywojnie służył na parafii ewangelickiej, prawda? Ale ponieważ został przeznaczony do wysiedlenia, to go, jak już się dowiedział o tym wysiedleniu, to niestety dostał ataku serca i zginął. I go nie pochowali na ewangelickim cmentarzu, tylko tu. I ten grób był do sprzedaży. Już nie jest do sprzedaży, ale teraz go musimy chyba odnowić, bo jest taki biedny. No to takie zapomniane osoby są. Nie, bo to zaczęło się fantastycznie od Alei Zasłużonych i od takich ważnych osób, nie? A teraz przechodzimy do takich tych ciekawszych. Takoż. Przez przypadek znaleźliśmy, ale nie trzeba się nim zajmować, bo już się nim inni zajęli, grup pierwszego dyrektora teatru. Niejaki Oskar Gertner tam się odkrył, był spod bluszczu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.